rescued from the U.S. Embassy to Dili by Delta forces stationed at the nearby training grounds of the Timorese Defense Force. All but one of the hostages have been accounted for, though. Continue to voice protest at Japan's formation of an information self-defense force, promising sanctions of both. Responded to General Kellner's announcement of increased U.S. military presence in East Timor with cautious support, justifiably wary of the response from neighboring. Witam serdecznie, stawiający na imersję fabularną wideo poradniku do gry Splinter Cell Pandora Tomorrow. Zaczynam drugą misję, wybieramy się do Paryża. Tylko po co? Przecież niedawno byliśmy w Indonezji. Szybki skrót fabularny dla osób, które nie śledzą. Bojówka partyzancka Dara Dandoa pod dowództwem niejakiego Suhadiego Sadono zaatakowała ambasadę amerykańską w Dili w Timorze Wschodnim. Generalnie rzecz biorąc nie powinno nas tam być, ponieważ takie coś jest zadaniem dla antyterrorystów, ale na terenie ambasady przebywał w tym czasie niejaki Douglas Shetland, właściciel prywatnej firmy militarnej, były znajomy Sama Fishera, który posiada bardzo ważne informacje dotyczące wielu celów, których obroną zajmuje się jego firma. To też musieliśmy udać się właśnie do ambasady, aby uwolnić Shetlanda i upewnić się, że informacje, które on posiada, nie wyciekły do partyzantów, co mogłoby być bardzo nieprzyjemne w skutkach. Przy okazji, przez przypadek, zdobyliśmy wiadomość, którą przechwycił Shetland od terrorystów. Z tej wiadomości, po jej przetłumaczeniu ze strony niejakiej Ingrid Carlson, która przebywała na terenie ambasady, wynikało, że tajemniczy typ powiązany z Suhadim Sadono o nazwisku, pseudonimie upokorzony Pingwin wybiera się do laboratorium kryogenicznego Saulnier w Paryżu właśnie. Pytanie brzmi, po co? Czego partyzanci z Indonezji szukają w paryskim nowoczesnym laboratorium? Czytamy briefing. Agent wroga działający jako upokorzony pingwin włamał się do laboratorium kryogenicznego wspierany przez grupę francusko-syryjskich najemników. Prześledź, którędy się dostali, aby odkryć ich cel działania. Sprawdź, kim jest upokorzony pingwin. Tajemnica na tajemnicy. I co tu dużo mówić, przechodzimy chyba do gry. A nie, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na coś, na co nie zwracałem wcześniej uwagi jakoś zbyt mocno. Chciałbym to naprawić, konkretnie wiadomości. Dużą wadą Pandora Tomorrow moim zdaniem jest fakt, że poza tym, że gra jest krótka, to również te przerywniki filmowe w formie wiadomości, które niesamowicie budują charakterystyczny klimat tej gry, tej serii, są o wiele krótsze i wyglądają bardziej jako skrót newsowy niż wydanie wiadomości. W każdym razie, w wiadomościach dowiadujemy się, że oddziały Delta skutecznie odbiły ambasadę. Wszyscy oprócz jednego zakładnika zostali uratowani. Ciekawe, o jakiego zakładnika chodzi, bo jak widać było na filmie, Douglas Shetland wychodził, zasłaniając się rękami. Z innych wiadomości dowiedzieliśmy się, że na przykład Japonia jest aktualnie na celowniku mediów ze względu na fakt, iż w Japonii, mimo ustaleń po II wojnie światowej, formuje się nie tyle organizacja, co nowa komórka rządowa o nazwie Self Defense Force, w skrócie STF. To jest bardzo ciekawy news, który będzie wybrzmiewał dopiero w następnej części gry. Dobra, teraz możemy zaczynać misję. Welcome to Paris. You'll have time for sightseeing later. Thanks, Lambert. Grimm extracted enough from Sonier's security systems to trace Mortified Penguin's movements, but we don't know why, what he wants, or who he is. Is he still inside? Hard to say. The man's cover is rock solid. Are you saying he's CIA? If he is, he's under deeper cover than I've ever seen. We've got intel linking him to at least a dozen French-Syrian terrorists. As Mortified Penguin? The email alias is all we've got. It's ridiculous, but that's probably the point. Like the smiley face on a cobra's hood.
Dokładnie. Przechodzimy do obsatu, czytamy nasze cele. Musimy wejść do Solnier Cryogenics przez opuszczony tunel metra pod laboratorium. Najemnicy szli tą samą drogą, zostawiając za sobą pułapki oraz strażników. W notatkach mamy informacje na temat tego, że kamery nie pokrywają miejsc bezpośrednio pod nimi oraz że detektory ruchu można oszukać idąc powoli. Detektor ruchu to jest nowość, czego nie było w pierwszym Splinter Cellu. Jest to po prostu, no tak jak brzmi w notatce, jest to element otoczenia, zabezpieczenia, który włączy alarm w momencie, kiedy wykryje nasz szybki ruch. W danych mamy akta dotyczące Solnier Cryogenics. Uwagi. Bogata rozgrywka dla bogatych umarlaków. Solnier ma jedno ze starszych i szanowanych laboratoriów kryogenicznych w Europie. Większość technologii jednak wciąż pochodzi z lat 70., kiedy kryogenika miała małą wiarygodność. Solnier jednakże inwestował dużo w badania, dzięki temu m.in. ma próżniowe aparaty do kontroli temperatury, nie wymagające zasilania do utrzymania 133 stopni Kelwina. Bardzo ciekawe. To tyle. Nasz ekwipunek się powiększył w porównaniu do misji drugiej. Już mamy dostęp do naszego wiernego SC-2000. Mamy kamery dywersyjne, mamy porażacze, znaczy paralizatory, gumowe pociski, pierścienie, granat dymny, kamerki przyklejające, zagłuszacz kamer, wytrych minę ścienną, granat. Ciekawostka dotycząca gameplayu. Spójrzcie na panel alarmów. Mamy tam teraz 0 na 3. Oznacza to, że możemy wszcząć maksymalnie 3 alarmy i efekt tego będzie taki, że po prostu wraz z kolejnymi alarmami nie tylko będziemy... przeciwnicy będą na nie reagować. Mianowicie po wczesiu pierwszego alarmu bodajże wkładają oni kamizelki kuloodporne, przez co stają się trudniejsi do zabicia. Na drugim alarmie bodajże zakładają hełmy. Nie wiem, co się dzieje na trzecim, czy jest koniec gry, czy nie, ale po prostu tego nigdy nie robiłem. Druga ciekawostka dotyczy Noctowizji. Wspominałem o tym w misji pierwszej. Mianowicie, w pierwszej misji wykorzystaliśmy fakt, że Noctowizja jest oślepiana przez światło, aby wykiwać snajpera pilnującego Ingrid Carson. Zobaczcie, co się stanie, kiedy włączę Noctowizję, patrząc w to źródło światła przed nami. A niech mnie. Widzicie, jest normalnie i jest oślepienie. To jest nowy element, który urealnia nieco działanie Noctowizji i po prostu świadczy o tym, że grafika w Pandora Tomorrow poszła nieco do przodu. Idziemy. Przyklejamy się w tym miejscu. Czekamy na tego pana, bo on będzie szedł w tą stronę. Zwróćcie uwagę na metro, które co jakiś czas tutaj przejeżdża. Ono rozświetla nam teren, po którym aktualnie się poruszamy, w związku z czym musimy uważać. Jeśli w trakcie przejazdu metra ktoś będzie na nas patrzył, to po prostu nas zobaczy. Dlatego musimy być ostrożni. Czekamy sobie jeszcze chwilę, bo on się tutaj obraca. Sprawdza w każdy zakamarek. Dobry strażnik. Niestety niewystarczająco dobry dla nas. Dobra, idziemy za nim. Co chwilę powinno przekazać metrę. Zobaczcie. Zobaczcie, jak wskaźnik widzialności szaleje. Podskakujemy tutaj. Fischer się wciągnie na drabinę. Kucamy, idziemy dalej. Udźwiękowienie w Pandora Tomorrow jest bardzo fajne. Wszystkie elementy, po których się poruszamy, skrzypią, trzeszczą i tak dalej. Dobra. W tym miejscu czekamy sobie na przejazd metra. Bo metro powinno teraz przejechać. Teraz, kiedy już metro przejechało, możemy iść dalej. Robimy to, ponieważ przed nami, o właśnie, wychodzą... What? What? I thought you said something. Najemnicy. You're jumpy. Calm down. How long do you think it'll take them to find the Frenchmen? What do you mean, Frenchmen? We're all Frenchmen here. I mean the French Frenchmen. The security guard? Yeah. I don't know. He must have found a pretty good hiding place if they still don't have him. I hope the others don't leave without us. Czy
Czekamy, aż metro się sobie przejedzie w tym miejscu. Ponieważ jeśli będziemy stać tutaj, gdzie teraz jestem, no to przeciwnicy nas zobaczą. Dobra, kiedy ten koleś się obróci, my ciśniemy dalej. Tutaj mamy płonące biura, można tak to uznać, ale nie ma z tym największego problemu, ponieważ możemy przestrzelić te rury, które wygaszą nam ogień. Nic nie widać. Good, you're in. Grimm's daughter suggests first accessing the security terminal on your floor, so she can investigate network activity in the complex. She can't do it remotely. No, the important files are off the grid. His case file says the founder was worried about the government stealing his client's files when the apocalypse rolls around. Paranoia-based security. That's our mantra. Dobrze, nasze cele zostały zaktualizowane. Aktualnie musimy włamać się do terminala, aby Grimm's daughter mogła zbadać zawartość sieci w budynku. Coś nowego dodano do danych? Nie. Idziemy dalej. Zasuwam tu. Omijamy typa bardzo szybko, jak widać. Komputer, który tam stał, jest pusty. Niestety Pandora Tumro ma podobną wadę, co pierwszy Splinter Cell, ale dodatkowo podniesioną do potęgi. Zwróćcie uwagę, ile tutaj komputerów stoi. One wszystkie są puste i to jest domena praktycznie całej Pandora Tumoru. Cała masa komputerów niewykorzystana do tego, aby umieścić tam notatki. Cała masa przeciwników, których moglibyśmy przesłuchać, których nie da się przesłuchać. Cała masa opcji związanych z notatkami, które mogliby nosić przeciwnicy. I ich nie ma. Po prostu ich nie ma. Ten koleś jest wyjątkiem. On ma notatkę. Dlatego go sobie pozwoliłem złapać i ogłuszyć. Podnosimy jego zasobnik. Uważamy na tego typa. Dobra, czytamy notatkę. Od Faresa Ganam do Ashada Bashara. Ashad, już wzięliśmy pieniądze, nie mamy wyboru. Musimy zrobić to najlepiej, jak możemy. Abdul Karim zapoznał mnie z Poindexterem, ale nie powiedział o nim wiele, poza tym, że nie należy mu wchodzić w drogę. Nasze rodziny będą bezpieczne, musimy tylko wykonać zadanie. Nie wiem, jak Poindexter stracił palce. Abdul Karim sugeruje, że sam sobie odciął uszy. Proszę, nie rób niczego niemądrego. Dosyć dziwna notatka, jeśli mam być szczery. Z jednej strony informacja o tym, że niejaki Poindexter nie ma palców, a potem sugestia, że sam sobie obciął uszy. Otwieramy te drzwi. Tu musimy użyć wytrycha. Otwieramy te drzwi. Tutaj znajdziemy apteczkę, jeśli do tej pory zostaliśmy ranni. Teraz zasuwamy. Tutaj. Zasuwamy tutaj, ponieważ do audytorium wbiegnie trzech najemników, z których jeden będzie miał notatkę. To nie jest ten koleś, tylko tamten niestety. Ten posiada, nie pamiętam, granat albo minę. Coś totalnie nieprzydatnego nam na przestrzeni tej misji. Chwytamy tego typa. Ekspresowo wyprowadzamy go w ten róg i ogłuszamy. Podnosimy zasobnik i czytamy notatkę. No, nie notatkę. Głupio to przetłumaczone, bo notatki są w danych, a nie w notatkach. No. Od upokorzonego pingwina do Abdella
Abdelatifa i Ashada Bashara. Temat ciężarówki. Nie potrzebujemy ciężarówek. To jest w przenośnych kontenerach. Łatwe do transportu. Samochody wystarczą. Dyskretnie. Róbcie to do was należy. Nie wymagam więcej. Upokorzony pingwin. Co tu dużo mówić? Wygląda na to, że upokorzony pingwin chce coś przetransportować. Dobrze. Udało mi się przejść bez bycia zauważonym. I teraz tak, wybieramy sobie pociski gumowe, ponieważ czeka nas sekwencja pod tytułem Przeciwnicy niszczą komputery. Basement clear. I proceed now and destroy all the computers. Fisher, we need those access codes. Koniec. Podnosimy zasobnik. Widzicie, w zasobniku zamiast notatki amunicja. I teraz tak, to była charakterystyczna, standardowa sekwencja. Jeśli przeciwnicy niszczą komputery, to znaczy, że coś chcą ukryć. A jeśli chcą coś ukryć, no to my nie możemy na to pozwolić. Proste, jak 5 metrów sznurka w kieszeni. Gdzie ty to ciało położyłeś? Spróbujemy je zanieść w róg, tam się wydaje być ciemno, chociaż to ksero. Wygląda jakby mocno świeciło. Nie, nie świeci mocno. Zobaczcie, kolejne biurka obsiane komputerami. Część zniszczona, co prawda. Ale raz, dwa, trzy komputery plus czwarty, który jest naszym celem, działające. I co? Jakieś notatki w tych komputerach? Odpowiedź brzmi nie. Dobra. Naszym celem jest komputer świecący na czerwono. I'm in. Great work, Fisher. What do we got, Grim? Let's see. Mortified Penguin cracked their system directories. Looks like all of his attention was focused on the client databases. Meaning, he was looking for specific frozen dead men. What do the client databases say? Nothing from here. It's a separate network. Oh my god. What? What? The mercenaries just remote triggered a bomb timer. Where is it? The signal is coming from the boiler room, further down the corridor. Dobrze, mamy podobną sytuację, która była w Kalinateku. Mianowicie terroryści, najemnicy zaminowali bojlerownię. Chcą wysadzić to piętro co najmniej. Naszym celem jest aktualnie rozbroić bombę. Mam na to 1,5 minuty niecałe. Co jest o wiele, stanowi o wiele za dużo czasu. Jeśli będziemy za dużo kombinować, to narobimy sobie bałaganu. Dlatego ja nie ruszałem żadnych świateł. Zobaczcie. Z tamtego pomieszczenia wybiegają przeciwnicy. Oni idą do góry, na następne piętro. Zobaczcie, ostatni z przeciwników stoi sobie i pilnuje wyjścia. Ale za chwilę, za momencik, on też sobie pójdzie. Jeśli byśmy kombinowali poprzez gaszenie świateł i tak dalej, no to on by tutaj został, by szukał. I w końcu by mógł nas zobaczyć. Zobaczcie, mamy 48 sekund. Najemnik sobie poszedł. No idziemy po cichu. W miarę po cichu. Używając wytrycha. Raz, dwa, trzy. Widzicie, trzy zapadki i koniec. To jest bomba. No jakoś niespecjalnie się spieszyłem. Bomba nie jest taka jak mina, wystarczy do niej podejść. Okay, done. Well done. Now you can access the database. That's one floor up and your next objective. Nasze cele zostały zaktualizowane. Teraz musimy wejść do bazy danych klientów. W piwnicy? Przecież ja jestem w piwnicy. Wchodzimy sobie tutaj. Czy tutaj jest coś ciekawego? Tak, jest kamera dywersyjna. Zupełnie nie wiem dlaczego. Jeśli mi ktoś jest w stanie wytłumaczyć, co granat dymny pasujący do SC-2000 i kamera dywersyjna skonstruowana specjalnie dla Sama Fishera robią w piwnicach Solnier Cryogenics w Paryżu, to stawiam mu piwo. No i co? To jest koniec części pierwszej tej misji. Witam w części drugiej. Zaczynamy od detektora ruchu. Zobaczcie, on tam sobie jest. Świeci na czerwono. To jest banalne zabezpieczenie. Wystarczy. Proszę bardzo. Pstryk, pstryk. Jeśli przeszlibyśmy chociaż trochę szybciej, to mielibyśmy przerąbane. I teraz tak. Robimy następującą rzecz. Otwieramy te drzwi. I gasimy te światła.
dopóki przeciwnicy strzelają. To nie jest nigdzie oficjalnie chyba powiedziane. W każdym razie dźwięki otoczenia wpływają na hałas, który my wykonujemy. Jeśli jest hałas otoczenia, to nasz hałas, który my wykonujemy, jest po prostu zagłuszany. Koleś poszedł nie tam, gdzie chciałem. A posiadał notatkę, dlatego postanowiłem go tutaj zwabić. Zobaczcie, nie mam ani, jak to się mówi, ani nie mam butelki, ani nie mam kamery. Pstryk. Nie używam nic oprócz gwizdania i kolesia. Ogłuszam. Koleś miał wytrych oraz notatkę, tak więc całkiem bogaty typek. Dane. Notatki od pana upokorzonego pingwina do całej masy Syryjczyków. Temat dyskrecja. Sugestie Ashada mnie zaniepokoiły. Ponownie, nic nie jest tak ważne w czwartkowym zadaniu jak dyskrecja. Zero dowodów, zero punktów zaczepienia. Zapłacono wam, jesteście profesjonalistami. Jeśli wam się nie uda, czeka was kara, która dotknie też waszych rodzin. Poindexter. A więc wychodzi na to, że pan Poindexter i upokorzony pingwin to jest jedna i ta sama osoba, która do wykonania swoich celów nie posunie się nawet do tego, aby zagrozić życiu rodzinom najemników, których wynajmuje. Dobra, wytrychy tutaj. Jak widać, przed nami personel tego laboratorium, no niestety, nie wyszedł cało. Looks like he's behind that big bolt-type door. The label on the monitor says Body Processing Room. Body Processing Room. Teraz tak, używamy kabla optycznego, żeby zobaczyć, gdzie jest kamera na środku sali, ponieważ jeśli ona będzie patrzeć w tą stronę, kiedy będziemy wchodzić, to nas wykryje. Tu jest komputer, który jest naszym celem. I'm inside the client storage database. I'm tapped. Taking a look, see? I see at least 8 clients Mortified Penguin pulled up in detail. Anything in common? All frozen in the last 6 months, and all cheapskates. They all booked economy tickets to the future, just their brains frozen. The low-end storage device is called an ND-133, vacuum-powered refrigeration. Where did Mortified Penguin hit next? Limited storage. It's where Saulnier stores all the ND-133s. That sounds like your next objective, Fisher. Find us some French brands. I won't promise anything. Do your best. Details on your ops after. No, sprawy się coraz bardziej komplikują, coraz bardziej pogmatwana jest ta sytuacja w tym laboratorium kryogenicznym. Terroryści powiązani z komórką partyzancką z Indonezji poszukują francuskich mózgów zamrożonych. To jest nasz aktualny cel. Musimy znaleźć francuskie mózgi. Ludzie Sadono mają listę klientów, których mózgi są przechowywane w magazynie. Fisher musi dostać się do części laboratorium, gdzie może je znaleźć. Czemu to jest w trzeciej osobie napisane? Nie wiem. Z notatek dowiadujemy się, że kod do następnych drzwi to 2457. Tutaj z kolei mamy akta dotyczące urządzenia ND-133. Zbieram to na szybko ze strony www. Solniera, używając mojego francuskiego z podstawówki, więc wybacz, jeśli jakieś pseudoreligijne treści się przemkną. ND-133 to model z najniższej klasy. Lepiej płacący klienci mogą mieć zamrożone całe ciała, ale jeśli funduszy jest niewiele, mniej niż około 15 tysięcy dolarów, wyciąga się mózg z czaszki, wkłada do ND-133, nie będę tego czytał po francusku, 133 wynika właśnie z temperatury, w jakiej przechowywane są mózgi, 133 stopnie Kelwina. Urządzenie ma rozmiar chlebaka i jest próżniowo zamknięte. Nawet jeśli jest dłuższa przerwa w dostawie prądu, sugerują tu nawet koniec świata, próżniowe zamknięcie ND-133 zapewni pasażerowi bezpieczny pobyt przez setki lat. Nazywają to prywatną ławką dla duszy. Ogólnie bardzo ciekawe w tej notatce jest informacja, że ND-133 jest rozmiarów chlebaka. Dobra, no i znowu pilnujemy kamery. Ona się dosyć szybko obraca. Okej, już nie patrzę w naszą stronę, w związku z czym otwieramy drzwi i idziemy dalej. 2, 4, 5, 7, dobrze zapamiętałem. 2, 4, 5, 7, dokładnie tak.
Zobaczcie, zwróćcie uwagę na to, na tą lampę. Gdybyście nie mieli naprawionej gry, to znaczy gdybyście nie mieli oświetlenia dynamicznego działającego, to ta lampa by świeciła, ale nie byłoby światła. Nie byłoby tej smugi światła. Oczywiście wskaźnik widzialności w dalszym ciągu pokazywałby, że jesteście oświetleni, buc. No niestety, typie, nie przeżyjesz, znaczy przeżyjesz, ale nie przetrwasz przytomności mojej wizyty w tym laboratorium kryogenicznym. Tu odłożę twoje ciało. No i co, poczytajmy, jaką notatkę miał ten typek. Dane, notatka. Od Mustafy Saleha do Gerarda Ormran. Ostrożnie, Basam, ostrożnie, on mnie denerwuje. Nie wiem, jak stracił nogę, ale widziałem bliznę, kiedy wdzierał coś powyżej protezy. Ładnie to nie wygląda, jak rana, której celem było zadanie bólu, jak przerzuta guma. Przypomina mi tego chłopaka, którego znaliśmy w Bagdadzie. Mustafa. Prawdopodobnie mail ten dotyczy Poindextera, czyli upokorzonego pingwina. Na temat upokorzonego pingwina nie wiem nic, oprócz tego, że nie ma palców, nie ma uszu i ma jedną sztuczną nogę. Czyli prawdopodobnie to jest ten sam koleś, którego... na temat którego przesłuchaliśmy najemnika w pierwszej misji. Tu jest wykrywacz ruchu, w związku z czym idziemy powoli. Nawet... otwieramy te drzwi. I teraz tak. Bierzemy zagłuszacz kamery, ponieważ przed nami kamera. Zagłuszamy ją. Idziemy sobie tutaj. Teraz tak, jako że jest to zwykła kamera, nie pancerna, to po prostu ją odstrzelę, żeby nie stanowiła ona problemu. Podchodzimy do miny i standardowo, kiedy jest zielone światełko, klikiemy rozbrój minę. Jeśli się pomylimy, to robimy powrót do gry i próbujemy jeszcze raz, ale to jest banalne, wydaje mi się. Minę rozbrajamy, ona nam się nie przyda. Ciśniemy dalej. Otwieramy te drzwi. No i okej. Czekamy sobie teraz tutaj. Mamy tutaj dwóch najemników. Jeden z nich ma zasobnik, jednak w tym zasobniku nie ma notatek. My musimy udać się do tego komputera, aby zdobyć kod do drzwi, które nie chcą się zamknąć. A propos drzwi. Zamykać się, no właśnie. Hitboxy pomiędzy drzwiami a postacią Fischera nie pozwalają zamknąć tych drzwi w momencie, kiedy stałem tam. No i teraz tak, ten najemnik pójdzie sobie tam, ten z kolei pójdzie w stronę wejścia, bo znajdujemy się przy głównym wejściu do laboratoriów. Kiedy tak się stanie, to po prostu podejdziemy do komputera. O właśnie. Aby zdobyć kod do drzwi. Stryk. Mamy kod do drzwi. 7562. Podchodzimy sobie tutaj. Kiedy koleś grzebie przy panelu, podchodzimy tutaj. 7562, pamiętamy. Kiedy on sobie pójdzie, używamy klawiszy. 7562. Access granted. No jesteśmy w przechowalni. A oto i mózgi. I've got your French brains, Lambert. So that's what happened to them. Mortified dumped the clients and took the ND-133. I guess we can assume he's not CIA. If he's willing to murder. Murder frozen organs. You can't murder the dead. Semantics. I think we've got a way to ID the penguin. The security guard everybody's so excited about. His name is Francois Codebeuf. Our intercepts suggest he got a lucky picture of Mortified Penguin with his cell phone, was wounded, and locked himself inside body processing. Processing? Where they pull the brains out of the skull. Introduce yourself to Mr. Codebeuf and get that phone. Nasze cele zostały zaktualizowane. Jak widać, celem upokorzonego pingwina nie były tyle mózgi klientów, które i tak do niczego pewnie by się nie przydały, lecz pojemniki, w których były przechowywane. Bardzo ciekawe. Nasz aktualny cel to poznać François Codebeufa. Przechwycone przez trzeci echelon rozmowy pozwalają przypuszczać, że jeden ze strażników Solnier ma zdjęcie przywódcy najemników. Ranny ukrył się w jatce. Co? W jatce Solniera? Fischer musi dostać się do środka. Kto to tłumaczył? Mamy dane. Akta agencji dotyczące pana Codebeufa. Szczegóły.
29 lutego 2003 został aresztowany za naruszenie prywatności, potem uniewinniony. 9 stycznia 2005 do obecnie zatrudniony przez Solnier Cryogenics. Uwagi. Wygląda na to, że ten gentleman jest zwykłym obserwatorem. Aresztowanie w 2003 roku było za podglądanie. Zrobił zdjęcie, gdy powinien odwrócić głowę. Ma kiepskie skłonności i nie ma zbyt wiele szczęścia, ale wydaje się w porządku. No i dokładnie tak samo zrobił dzisiaj, tej nocy. Zrobił zdjęcie, kiedy powinien ten pan się chować, ale to akurat będzie na plus dla nas. Idziemy dalej. Znajdujemy się w jakiejś chłodni. Przydaje się tutaj termowizja, tak samo jak w chłodniach rzeźni. Tu jest wieżyczka, standard, coś co znamy. Najemnik, który sobie stoi tutaj, którego widać, nie stanowi dla nas żadnej przeszkody, ponieważ on nas nie widzi. On jest zajęty grzebaniem przy jednym ze zbiorników. Nie wiem, co on tam grzebie. Jakie to ma znaczenie dla niego, czy też dla misji, z jaką tutaj przyszedł. Teraz tak, przed nami element zręcznościowy. Schodzimy tutaj. I teraz tak, z wentylacji przy tych niesamowicie creepy zbiornikach wydobywa się mrożąca krew w żyłach para. My musimy po prostu przechodzić pomiędzy tym wentylacją. W momencie. Kiedy pary nie ma. But I'm gonna need some help to get past this door. It's built like a vault. I hear footsteps. Tak, strażnicy są zaniepokojeni tym, że sobie wisimy. Znaczy słyszą to, że Fisher przechodzi po kładce. Jednak nas tutaj nie znajdą. Dlatego czekamy, aż oni po prostu się uspokoją w tym miejscu. No i co? Można wykorzystać ten moment na nieco odpoczynku, na nieco refleksji. Ta misja jest chyba jedną z moich ulubionych misji w Pandora Tomorrow, głównie ze względu na fakt, iż w dalszym ciągu na tej przestrzeni fabularnej, że tak to ujmę, mam do czynienia z wielką tajemnicą. Nie do końca wiadomo, o co chodzi. I poszczególne motywy, czyli atak w Indonezji na ambasadę i atak na futurystyczne, pseudofuturystyczne laboratorium w Paryżu, nie trzymają się kupy. Dobra, idziemy tutaj. Nie interesuje nas stamina. Nie interesuje nas to miejsce. Idziemy tutaj przez tą wentylację. I'm sure there's some kind of fuel in this place we could use. Take a look, we'll keep trying here. Maybe if we can't reach the guard, you can cook him. Don't hurt me, please. I'm just doing my job. No to jest pan François, z którym przeprowadzimy dialog. Ciekawy zresztą. I'm not here to add to your troubles. Are you badly hurt? No. I'm living, I think. You are? I'm from the phone company. There's been a recall. What? I'm gonna need to take your telephone. I'm very confused. Give me the phone, Francis. Kolejny product placement. Zdjęcie pana Poindextera, upokorzonego pingwina. So that's mortified penguin. Compliment Mr. Kotobuf on his photography. We got a facial match off CIA databases. Norman Soth, US citizen. What's that ID code? Does it mean he's an agency asset? No, it means they don't know. I'm running him through Echelon. We could have a location on him within the hour. Great work, everybody. Make yourself scarce, Fisher. Cohen's waiting outside for extraction. Right. Right what? Dobra, moi drodzy. Nasze cele zostały zaktualizowane. Obecnie musimy się tylko i wyłącznie wydostać z laboratorium. W notatkach nic nie ma. W danych z kolei mamy zdjęcie pana upokorzonego pingwina, który obecnie już jest, nie jest taki enigmatyczny. Jest to Norman Washington Soth. Jak widać, ma uszy. Ma palce. Być może jakieś stare zdjęcie. Teraz tak, moi drodzy. Mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, ponieważ Syryjczycy będą chcieli ugrillować, jak to ujęli, pana Franciszka. I teraz tak, mamy dwa wyjścia. Możemy pozwolić im na to, a następnie uciec,
albo temu zapobiec. Generalnie rzecz biorąc, sam Fisher oczywiście zrobiłby to drugie, zapobiec tej sytuacji. Ale jeśli doprowadzimy do śmierci pana Coldoberfa, to czeka nas niesamowicie wypasiony dialog pomiędzy Fisherem a Lambertem na koniec misji. Dlatego zrobię wyjątek, zrobię coś, czego jeszcze do tej pory nie robiłem, mianowicie robię coś takiego. Znaczy nie, poczekam. Właśnie, poczekam na tą kascenkę, żeby nie musicie oglądać. Włączył się timer, mam minutę i teraz tak robię coś takiego, zapisuję. Misja 2. I teraz tak, najpierw zrobimy to, co powinniśmy zrobić. Mianowicie uratujemy Franciszka. Dzięki temu między innymi będziemy mogli w spokoju dokończyć rozmowę z nim. I robimy coś takiego. Strzelamy z naszego SC-2000 w ten zawór, proszę bardzo. Najemnicy umierają. W ogóle zwróćcie uwagę, że nasz SC-2000 ma nową funkcjonalność. Mianowicie ma zoom aż do 6, od 2 do 6. No i dobra, teraz schodzimy. W spokoju możemy zakończyć rozmowę z panem Franciszkiem. Is there any way out of here besides the door and the air vent? You are thinking I would still be here if there was? How did you end up in here? Who are you? You are not from the phone company. I'm a penguin hunter. How did you know whose picture to take? I could tell the bald guy was the chief, and he was the one who killed the others. The Arabs, they would have just tied them up, but the bald man wanted no witnesses. I thought I could take his picture in secret, but my phone beeps when it takes a picture. This is the only place I can hide, so I run here and wait for dawn. Now we both wait, yes? I can't wait for dawn. I am guessing you turn into a pumpkin. Now you're getting it. A pumpkin that kills penguins for the phone company. Now you're being ridiculous. You better find some place to hide. You sure that's safe? Go away. You sure that's safe? Go away. No i dobra. Opcje dialogowe się zakończyły i generalnie rzecz biorąc w ten sposób możemy zakończyć misję, ale ja chcę koniecznie pokazać wam opcję numer 2. Dlatego robimy. Wczytaj. Kontynuuj. Nie ma to absolutnie żadnego wpływu na grę jako taką, to w jaki sposób zakończymy tę misję, bo nie jest to airbag, jest to po prostu ciekawostka. Teraz tak, generalnie rzecz biorąc nie musimy nic robić. Czekamy tutaj 40 sekund w tym miejscu, aż nastąpi wybuch. François zginie. Przejście dalej będzie stanie przed nami otworem, bo zobaczcie, tam para się wydobywa z zaworu przed nami, przed wyjściem. I w momencie, kiedy strzelamy w ten zawór tu na dole, to ta para ciśnienie umyka na dole, zabijając Syryjczyków i daje nam wolne przejście. To samo stanie się w momencie wybuchu. Dziesięć sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, pan François nie żyje. Zobaczcie, para zginęła, możemy iść dalej. Aby doświadczyć tego wypasionego dialogu. That was a fine way to thank Codiver. I get the feeling you're being sarcastic. He didn't need to die. Fine. I won't kill him next time. I'm putting you up for psych evaluation the next time you're stateside. Fine, Cohen. Get out of there. Tak, dialog jest wyśmienity z jednego ważnego powodu. Jest to dialog łamiący czwartą ścianę, czyli jest to dialog skierowany do nas, do gracza. Fajnie zakamuflowany pod postacią czarnego, sarkastycznego humoru sama Fischera, co idealnie pasuje do jego postaci. Generalnie rzecz biorąc, Lambert tłumaczy nam poprzez dialog z Fischerem, że nie musieliśmy pozwalać na to, żeby François umierał. Fischer kwituje to odpowiedzią, że następnym razem go nie zabije. Tak jak powiedziałem, pasuje to idealnie do jego sarkastycznego, cynicznego, czarnego humoru, jednak jest to po prostu informacja, że następnym razem, czyli następnym razem, kiedy my będziemy grać w tą misję, będziemy mieć możliwość niezabicia go. Dlatego uważam ten dialog za taki wypasiony i chciałem koniecznie go wam pokazać. Jak widać, Pandora Tumoru nie jest wcale taka zła, na jaką ją ludzie kryją. To tyle, jeśli chodzi o misję numer 2. Mamy już informacje na temat tego, kim jest niejaki upogorzony pingwin. Musimy tylko się dowiedzieć, po co mu są
pojemniki do próżniowego przechowywania mózgów. Czyżby obawiał się o swoje życie? Co tu dalej mówić? Następna misja to jedna z ciekawszych misji na przestrzeni całej serii Splinter Cell. Misja w pociągu. Dzięki serdecznie za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, jeśli film wam się podobał. Napiszcie coś ciekawego w komentarzu. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. To jest dla mnie bardzo ważne. Kliknijcie w dzwoneczek. I co? Został nam jeszcze tylko debriefing. Pozyskane zdjęcie upokorzonego pingwina pasują do danych wywiadowczych CIA. Wskazują na agenta CIA o nazwisku Norman Soth. A więc mimo wszystko Norman Soth jest agentem CIA. Ciekawe, czy działa na dwa fronty. Pomimo niemożności ustalenia przez Echelon, czy Soth jest po naszej stronie, Grimes Dottir namierzyła go w pociągu na trasie Paryż-Nicea. Podróżuje pod pseudonimem Jonathan Poindexter. I właśnie pociąg na trasie Paryż-Nicea będzie naszym następnym celem. Będziemy musieli zdeterminować, czy Poindexter jest po stronie tych dobrych, czy może jednak działa na dwa fronty. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. Na razie. Cześć.